witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Dyskusyjny Klub Książki. Jest to nasze 28 spotkanie z cyklu dyskusji o książce. Wspomnę, że nasza biblioteka publiczna w Nadarzynie do Dyskusyjnego Klubu Książki przystąpiła w 2015 roku. Nasza grupa liczy 13 osób. Dzisiaj może jest akurat troszeczkę mniej, bo nie wszyscy przybyli. Spotykamy się na Dyskusyjnym Klubie raz w miesiącu, czyli w ostatni czwartek każdego miesiąca. Książki przysyła nam Instytut Książki. Na dzisiejszym spotkaniu będziemy rozmawiały o książce autora Amos Oz, hebrajski pisarz pod tytułem Judasz. Dobrze. To może ja króciutko powiem o autorze, że autor ma obecnie 78 lat, urodził się w 1939 roku, jest izraelskim pisarzem, publicystą, eseistą, pisze w języku hebrajskim, jest również wykładowcą literatury na Uniwersytecie w Szewie, tak prywatnie jest żonaty i ma troje dzieci. Akcja powieści rozgrywa się na przełomie 1950 i 1960 roku w Jerozolimie. I tak jak panie, które czytałyście, zorientowałyście się, że główny bohater porzuca studia z powodów finansowych, no może trochę też z tego powodu, że i ta narzeczona go porzuciła. Załamania psychicznego. Podejmuje dość nietypową pracę, ponieważ przez kilka godzin dziennie opiekuje się emerytowanym nauczycielem, który jest niepełnosprawny fizycznie. A praca jego ma polegać na tym, że ma prowadzić z nim ożywione dyskusje. W dyskusjach tych przejawiają się wątki zdrady wierności w dziejach narodu żydowskiego. Autor ukazuje również relacje pomiędzy zwaśnionymi narodami, religiami, które skupiają się wokół Judasza Iskarioty, który odgrywa kluczową rolę we wszystkich polemikach z chrześcijaństwem od czasów starożytności aż po czasy nowożytne. Reguluje, bo książka zawiera jak gdyby trzy wątki. I pierwszy wątek to jest wątek powstania państwa Izrael. Drugi wątek to jest rozważania na temat Judasza. Fantastyczne zresztą. Tak. I trzeci wątek to jest miłość Szmuela do Atalii. I to są trzy wątki. Wątki niebywale ciekawe. Każdy oddzielnie. A w sumie no, daje taką spójną całość, bardzo piękną. Tak, 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 tak. Zdradził go pocałunkiem, też nie było tak, tak. Opisuje, że ta straż weszła, inni pouciekali, a on został z Jezusem i go otuchy mu dodać i go pocałował. I zwykle uważa się, że pocałunek to było to, że wskazywał, który to jest Jezus. Natomiast Jezusa wszyscy znali w tamtym miejscu, ponieważ no, pojawiał się w wielu miejscach. Kopał coś, co było skrywane przez Kościół. To ja może mam trochę inne zdanie. Ja myślę, że tu nie ma żadnej sprzeczności między tym, co mówił Kościół, a tym, co pisze Oz. Dlatego, że... Posłuchajcie. Ja nie widzę sprzeczności jako takiej, bo kwestia tłumaczenia tylko. Ale słuchajcie, sedno sprawy jest niesamowite. To właśnie on potwierdza powstanie chrześcijaństwa. To Judasz, mówimy, że gdyby nie śmierć Judasza, to nie byłoby chrześcijaństwa. Ustalili, że tak ma być, żeby się wypełniły pisma. Starego Testamentu. Czyli wszystko to właściwie... Jakby zaplanowane. Zaplanowane było, tak. Zostało. No, dlatego ja tej sprzeczności nie widzę. Dlatego tak ja jak ostatnio wybuchła bomba Ewangelii według świętej Magdaleny. Tak. Znaleziono dokumenty.